Dzień dobry. No, gramy z przeciwnikiem, który gra szybką koszykówkę, który grozi z rzutem z dystansu. W tej chwili mają trochę problem z podkoszowymi, bo Majok jest kontuzjowany, więc mają krótką rotację pod koszem i to jest jedna rzecz, którą na pewno musimy wykorzystać. Musimy narzucić swoje tempo, musimy narzucić swoją grę, bo jeżeli będziemy grali w ich tempie i w ich sposób, no to możemy im dać szansę. Natomiast z naszą grą i naszym sposobem gry musimy doprowadzić do tego, że po prostu nie będą mieli szansy w tym meczu. No, tak jak trener powiedział, musimy grać szybką i agresywną koszykówkę. To ma nas charakteryzować w tym sezonie. No i myślę, że to musi nas poprowadzić do zwycięstwa w tym meczu. Z tego miejsca chciałem zaprosić wszystkich naszych kibiców do tego, aby przybyli na ten mecz i byli naszym szóstym zawodnikiem. Zapraszam. Ja się spodziewałem, że będzie Zielona Góra grała w taki sposób, jak grała. I ja myślę, że dopóki mieliśmy siłę ze względu na krótką rotację i brak podkoszowych, no to byliśmy w sumie w grze. Oczywiście się Zielona Góra cały czas prowadziła, ale byliśmy w grze. W czwartej kwarcie, jak po prostu zabrakło nam siły, no zrobiła się duża różnica, która jednak myślę, że nie pokazuje takiego realnego obrazu w tym meczu. W każdym bądź razie Zielona Góra, tak jak pan powiedział, jest na innym etapie. No, nie mówiłbym do końca na innym etapie, no bo jedni i drugi zaczynamy sezon, więc powinniśmy być teoretycznie na tym samym etapie. Jednak ze względu na kontuzję, albo nawet na plagę kontuzji, które mieliśmy w tym okresie przygotowawczym, ze względu na to, że dołączyli do nas dwóch zawodników w tym tygodniu, znaczy no, w ubiegłym tygodniu, nasza gra na pewno nie wygląda jeszcze tak, jakbyśmy chcieli, jakbym ja chciał, jakbyśmy wszyscy chcieli i tak, jak będzie wyglądać no, w sumie za parę tygodni. No ja myślę, że liga na pewno będzie mocniejsza. No. Co prawda jest tylko jeden zespół, który wyraźnie odstaje, to jest Zielona Góra. Myślę, że cała reszta ligi jest bardziej wyrównana, no bo jednak Turów jest gorszy niż był w tamtym sezonie. A większość innych zespołów myślę, że zrobiła krok do przodu i myślę, że liga nie tylko, że będzie bardziej wyrównana, a będzie też mocniejsza. No to jest typ zawodnika, który odpowiada do naszego konceptu gry. Jest bardzo skoczny w obronie. Jego zadanie będzie zdominować po prostu pole podkoszowe, zbierać piłkę, kontrolować rzuty przeciwnika spod samego koszu. Natomiast w ataku ma niektóre, jak powiedzieć, no, walory, które będziemy się starać wykorzystać. Na pewno nie jest to zawodnik, który w ataku potrafi wszystko zrobić, ale potrafi niektóre rzeczy zrobić naprawdę dobrze i to będziemy starali się wykorzystać. W tej chwili wygląda na to, że nie zagra Alan Chason i nie wiadomo jeszcze, jaka jest sytuacja do końca z Simonem. Mam nadzieję, że zagra w tym meczu.